Hej, dzisiejszy filmik to taki mój autorski poradnik, jak zdać pierwszy rok lekarskiego. Ja jestem aktualnie na drugim roku, na WUM-ie. I na WUM w zeszłym roku dostałam się we wrześniu. Idąc już na studia, jakby miałam z tyłu głowy, że okej, jakby dostałam się super, ale jednak jestem jedną z ostatnich osób, powiedzmy, dostających się tam. No i jakby starałam się zrobić możliwie wszystko, żeby zdać, ale jednocześnie jakby, żeby nie zwariować. Wydaje mi się, że to wszystko się udało, bo zdałam absolutnie wszystkie kolokwia, wszystkie egzaminy i dlatego stwierdziłam, że chcę nagrać taki film, w którym podsumuję to, co według mnie było ważne i generalnie taki poradnik, jak friend to friend, you know. Co zrobić, żeby zdać, bo wiem, że jakby teraz zaczyna się za chwilę trzeci tydzień studiów. I przynajmniej dla mnie to już był moment, kiedy byłam przerażona. Siedziałam nad bochenkiem, myśląc, nie ma opcji, że się to przeczyta na zajęcia. I przerażenie tego, że jakby nie wyrabiam się z niczym. Więc oto mój film na temat pierwszego roku. Że dla każdego studenta jakby metody, jakie dla was działają, są inne. I to, że mi na przykład coś pomagało, komuś będzie mogło przeszkadzać. I każdy musi znaleźć tak naprawdę swoją drogę, ale pamiętam, że ja idąc na te studia nie widziałam w internecie praktycznie żadnych takich filmików, poradników. Wiem, że Mad Dream, ona nagrała kiedyś film na YouTube'a właśnie co kupić przed studiami i w ogóle, jak wyglądają zajęcia na przykład. Pamiętam, że to było dla mnie pomocne i też kojarzę, że na przykład w Łodzi są chyba dwie czy trzy dziewczyny na Instagramie, które pokazywały na przykład, nie wiem, salę, jak to wygląda, jakie kupić książki. Ale na przykład na WUM-ie szczerze nie znalazłam chyba wtedy nic, co by mi pomogło. No a jednak jeszcze jakby dochodzi do tego wszystkiego fakt, że WUM jest dużą uczelnią i bardzo słabo zorganizowaną czasami. I tak naprawdę nic nie wiesz. Przez pierwszy miesiąc często jest tak, że w ogóle nie kojarzysz, nie masz zajęcia, masz późno plan, wszystko jest dezorganizowane i chciałabym jakby pomóc każdemu, kto teraz ma jakiś problem z tym, żeby jakby popchnąć swoją naukę do przodu i nie opłakać nad książkami. No tak, pierwszy temat, który chciałam poruszyć, to są książki. I na przykład ja się z wieloma rzeczami nie zgadzam, jak słyszę. Widziałam TikToka, na którym powiedziała, że kupowanie książek na lekarskim nie ma sensu, lepiej je wypożyczyć. No i tak, jakby z mojej perspektywy, z jednej strony okej, może tak, jeśli nie piszesz po książkach, jeśli na przykład są osoby, które większość rzeczy czytają na iPadzie i jakby nie korzystają tak bardzo z książek, albo po prostu nie ma to dla nich znaczenia, czy ta książka jest ich, czy nie ich, to okej, ale na przykład dla mnie duże znaczenie miało to, żeby sobie kupić książki, ponieważ jakby piszę, podkreślam i też ten taki komfort, że ta książka jest twoja i nawet jak się z nią coś stanie, to trudno, jakby jest twoja. Plus kolejną rzeczą jest to, że za tyle, za ile kupisz książki na pierwszy rok, najprawdopodobniej sprzedasz je za następnym roku, bo jakby ceny książek się nie zmieniają, nawet jeśli na przykład popiszesz książkę, coś z nią zrobisz. To prawda jest taka, że za rok i tak sprzedasz ją za tyle samo. W każdym razie, jakby to, co wsadzisz pieniężnie w swoje książki na początku tych studiów, czyli powiedzmy wydasz 500-600 zł na to, żeby kupić bochenki, atlasy i tak dalej, to jakby te pieniądze pójdą w taki obieg, mam wrażenie. Jakby mi przynajmniej poszły obieg. Jakby to, że wydasz te pieniądze, sprzedasz potem te książki za tyle samo i jakby nadal będziesz miał te pieniądze, za co będziesz mógł kupić książki na drugi rok. Więc to jest kwestia indywidualna, ale ja bym polecała jednak kupić książki. Nie wszystkie, ale część kupić. Teraz możemy przejść do tego, co ja bym kupiła, idąc kolejny raz na pierwszy rok. I tak, teraz będę mówić o książkach, które są używane na WUM-ie. Nie wiem, jak to jest na innych uczelniach. Wiem, że w Łodzi na przykład też każą czytać z bochenka, ale no oni na przykład nie mają łaciny, co dużo zmienia. Bochenek ma dużo łaciny, obrazki i tak dalej. Więc rozumiem, jak ktoś nie chce czytać bochenka w Łodzi na przykład. I na różnych studiach po prostu wymagają innych książek. No ale tak, powiedzmy z mojej perspektywy. Najważniejsze z anatomii. Książka, do której możesz się odwołać w razie wątpliwości, to jest bochenek. Bochenek jest bardzo obszerny i na przykład masz
jak sobie rozpiszesz to, że jakby ile masz czasu na przeczytanie danego tematu i się nagle okazuje, że masz 100 stron bochenku na jutro albo pojutrze, to przeczytanie tego jest często niemożliwe, ale nadal bardzo polecam próbować, bo ja na przykład się zaprzyjaźniłam z bochenkiem. Jakby na początku nie jest miło i jakby ta książka się wydaje duża, nieprzyjemna, ale na przykład możesz wziąć kolorki, podkreślać. Ja podkreślałam pierwszy miesiąc, jak była astrologia, podkreślałam wszystkie nazwy po łacinie, bo na FUMiE obowiązuje łacina, angielski i polski, więc łacinę, na przykład łacinę ciężko wchodzi przez pierwszy miesiąc łacina, jak nigdy jej w życiu nie miałeś. Więc ja podkreślałam wszystkie nazwy po łacinie, potem już jakby moja przyjaźń z bochenkiem poszła w górę, bo na przykład jak była jama brzuszna i miednica, to mi się super z tego uczyło. Wszystkie takie miłe tematy, które później przyjdą, to uważam, że warto czytać bochenka. Szczególnie jak już sobie przepracujesz tą łacinę, to będzie łatwiej. No ale okej, okay, bochenek nie jest jedyną książką, oczywiście są skawiny. Ulubione książki studenta, który nie chce poświęcać 1000 godzin nad bochenkiem. I skawiny, koniec końców, ja na początku myślałam, że to są słabe książki i że one są za krótkie, za małe, za mało informacji, ale ostatecznie przed egzaminem skawiny złoto, bo to były jedyne książki, które jesteś w stanie przeczytać przed egzaminem drugi raz, powiedzmy, i próbować przynajmniej przeczytać, bo ich jest mało, są bardzo cienkie i jakby mają naprawdę taką zlepkę najważniejszych informacji. I przeczytanie skawin powoduje, że jakby opanujesz podstawowy materiał. Oczywiście są tam też błędy. Już jesteś w stanie zdać większość działów na skawinach. Więc jak ktoś się zaprzyjaźnia z skawinami, fajnie. Okay. To jest każda droga, która jakby work for you, to jest super. Z anatomii kolejnymi książkami typu książek, które musisz mieć, to są atlasy. Ja na przykład kupiłam atlasy w zeszłym roku i trochę tego żałowałam. Uważam, że Sobota na przykład możesz sobie wypożyczyć, jeśli jeszcze jest w bibliotece, bo wiem, że to nie jest łatwe, ale możesz próbować wypożyczyć. Jeden atlas, który ja na przykład bardzo polecam, to jest Macmin. To jest atlas fotograficzny i o tyle, o ile na przykład w kościach jakby dziale, który jest najczęściej jako pierwszy na tych studiach, to czy jest to fotograficzny atlas, czy nie, nie ma znaczenia, tak później to ma znaczenie, bo jakby w Sobocie na przykład wszystkie obrazki są bardzo ładne, rozumiesz, śliczne, ekstra, a potem dostajesz ciało i widzisz makaron. I makaron jakby nic nie znaczy, nic nie wie, co się dzieje. Dlatego Macmin jest ekstra, bo masz tam zdjęcia, masz podpisane numerki, możesz sobie zrobić takie twoje szpilki, jak masz ochotę, to znaczy piszesz sobie cyferki, zasłaniasz odpowiedzi, sprawdzasz pomysły ekstra. To jest książka, którą ja przeglądałam przed egzaminem. W każdym razie, wracając do atlasów, uważam, że zdecydowanie lepiej jest je wypożyczyć, jak masz taką możliwość. Z tego, co uważam, że trzeba brać na zajęcia z anatomii, to jak masz silne plecy i jak ci się chce nosić, to weź atlas. Ale jak nie, to szczerze, ktoś w grupie atlas na pewno będzie miał. I ja na przykład często po prostu po zajęciach z anatomii szłam do biblioteki i się uczyłam, więc jakby i tak musiałam brać większe książki typu bochenek, ale możesz przyjść ze skawinami. W skawinach masz na przykład nazwy, jak zapomnisz czegoś, sprawdzasz w skawinach, one są lekkie, nie boli cię wszystko, nie nosisz cały dzień tony książek. Więc z takich oczywistych, no to na anatomię musisz mieć fartuch. Ostatnio się dowiedziałam, że w Łodzi nie musisz mieć fartucha anatomicznego, na FUMiE trzeba mieć. To, co chyba się zmieniło względem moich zajęć, to to, że nie musisz nosić maski, ale moja rada, noś maskę. W momencie, jak na przykład robi się ciepło i macie ciała, a nie są to kości, nie są to mózgi, które są ładnie pachnące, w sensie pachnące formaliną, a nie takim ciałem, no to jakby w momencie, jak to zaczyna śmierdzieć, twoja maska ratuje cię po prostu. Moje rady, co robić na zajęciach z anatomii. Na FUMiE przynajmniej to wygląda tak, że masz 2 razy w tygodniu zajęcia w prosektorium. Przychodzisz, twoje zajęcia mogą wyglądać różnie, zależnie od tego, jakiego masz asystenta. Niektórzy asystenci są na tyle mili, że pokazują ci różne rzeczy,
Ale są też tacy asystenci, którzy wiedzą dużo, ale nie przekazują wszystkiego i warto jest wtedy pisać sobie pytania, typu na przykład macie teraz kości. Największą zagwozdką większości studentów jest to, żeby powiedzieć, która strona jest, jakby, która to jest strona w strzałce. Chyba strzałka, powiedzmy. Ale, no powiedzmy, że nie wiesz, jak określić stronę w strzałce, zapisz sobie to pytanie, spytaj się asystenta, do tego oni są, żeby ci pomagać. Kolejną rzeczą na zdjęciach z anatomii są szpilki. Szpilki na WUM-ie przynajmniej są bliskie po łacinie. To, co bym wam radziła, to róbcie szpilki jak najczęściej. Proście asystentów o szpilki, piszcie szpilki. To znaczy, że jak macie szpilki na czas, albo po prostu macie rozłożone szpilki po sali, spróbujcie napisać je sami. Poczujecie też ten stres, który będzie na kolokwium. Może się okazać, że jakby później po prostu łatwiej będzie wam napisać kolokwium. Przyzwyczajcie się do tego trybu, gdzie musicie napisać coś w 30 sekund. Nie macie szansy powrotu do tego, bo nie da się na szpilkach wrócić. Przynajmniej u nas, jak mieliśmy jedno stanowisko, gdzie są dwie szpilki na minutę, to nie jesteś w stanie wrócić do szpilki, która była wcześniej. To też jest strasznie frustrujące na egzaminie. Jak na przykład wiesz, co tam było, chcesz to poprawić, bo wiesz, że źle napisałeś, ale tego czasu nie ma. I takie zaakceptowanie, im wcześniej tego nauczysz, tym mniej to będzie później bolało. Więc polecam robić szpilki samemu. Najpierw powiem parę takich moich rad na pierwszy miesiąc. Aktualnie no trochę głupio, bo zostały 2 miesiące tego pierwszego miesiąca, za co przepraszam, ale takie moje główne rady, które bym dała komuś na pierwszym roku lekarskiego, w trakcie pierwszego miesiąca, pierwszego działu z anatomii na przykład, to jest to, żeby po pierwsze znaleźć sobie miejsce, w którym ci się dobrze uczy. To może być twój dom, może być swój pokój. Wiem, że na przykład niektórzy, jak moja koleżanka, nie lubią siedzieć w bibliotece, bo na nich jest tam za cicho. Okej, jakby twój dom, muzyka, ekstra, super. Jakby jak dla ciebie to działa, to super. Ale też fajnie jest poszukać miejsc, w których się dobrze czujesz, dobrze ci się uczy. I na przykład dla mnie to jest, nie wiem, w Warszawie Koszykowa jest ładna, miłość tam siedzi, masz toaletę, możesz wyjść jak chcesz, jakby jest blisko na jedzenie ewentualnie czy coś. A Trojdena, u nas ta biblioteka Umowska też jest fajna. Fajne jest, że macie tam modele, które możecie wypożyczyć. Biblioteka w Anatomiku. To, co... jakby miejsce, które mi było ciężko znaleźć w ogóle na początku, ale jak już znalazłam, jest mega przyjemne, jest cozy, ma taki vibe starej biblioteki, niezbyt duża, masz internet. Super. Jakby mi się tam na przykład bardzo dobrze siedzi. Na co się nastawić? Wiem, że już minęły 2 tygodnie, więc pewnie część już z tego przeżyliście. Będą problemy techniczne, będą problemy organizacyjne, nie wiesz, gdzie masz zajęcia, przynajmniej na WUM-ie, bo na przykład wiem, że na mniejszych uczelniach to może trochę inaczej wygląda, jak masz mniej studentów, to często właśnie jest to lepsza organizacja uczelni, no u nas średnio, nastaw się na to. Jeśli na przykład jesteś już w tym momencie, że minęły 2 tygodnie, tobie nic nie idzie, jest załamane i siedzisz nad książką, czy też coś 10 razy, nic z tego nie pamiętasz, to możesz sobie popłakać. Popłakaj, ponarzekaj. Możesz pójść do rodziny, możesz powiedzieć, jakby nie da się zrobić. Jak ci to pomoże, ponarzekaj, popłacz. Ważniejsze jest to, że jak już sobie popłaczesz, ponarzekasz, to żebyś po prostu wrócił do książek. Ponarzekane, dobra. Jakby give me this book, go again, again, again. Jakby spróbuję jeszcze raz. Chodzi o to, żeby po prostu próbować, uczyć się i nie przestawać, nawet jak ci strasznie źle idzie. Kolejną radą jest to, że jak jakaś książka ci nie podchodzi, absolutnie, na przykład przewertowałeś ją, przez pierwsze 2 tygodnie próbowałeś się uczyć dzwonka. Dobra, nie idzie. Jakby nie lubisz tej książki, nie lubisz, patrzysz na nią, chce ci się ryczeć, to odsuń ją w kąt i wymień książkę. Nie jest, jakby nie ma tylko Bohemka z anatomii. Na przykład słyszałam, że dobrą książką jest też Grey, ale no jakby nie ten taki full wersja, tylko taka wersja dla studentów. Podobno jest fajna. Jeśli ci nie odpowiada książka, nie ma sensu się nad nią, jakby siedzieć nad nią i się torturować. Kolejną sprawą jest to, żeby dbało o swoje przerwy w nauce. To znaczy nie siedź za długo, rób przerwę 15 minut, godzinę. Jak potrzebujesz się wyspać, idź się wyspać. Staraj się nie siedzieć cały weekend nad książkami. Nawet jak, nie wiem, to będzie 2-godzinne wyjście ze znajomymi na jedzenie, zrób to jest zdrowe, twoja głowa będzie się lepiej czuła.
potem będzie ci się lepiej uczyło. Jakby jesteś, jakby musisz odpoczywać i to, co się do tego podłącza, to sen. Musisz spać. Zobaczysz, jakby nawet jak spróbujesz zrobić sobie taki maraton małego spania i spróbujesz na przykład nie spać albo spać mało, to się tak na tobie odbije. Jakby po do 2 dni, do 3 dni jesteś w stanie spać mało, ale później tego się nie da zrobić. Kolejne rady to przez pierwszy okres tych studiów daj z siebie wszystko. To znaczy spróbuj uczyć się jak najwięcej, spróbuj jak najwięcej wyciągać zajęć, poświęcać się temu, co robisz i sprawdzić, ile musisz zrobić, żeby zdać. Jakby do pierwszego kolokwium spróbuj jakby zrobić wszystko, a potem będziesz mógł balansować tym czasem. Na przykład dodawać sobie zajęcia dodatkowe, nie wiem, więcej odpoczywać, więcej wychodzić. Jesteś w stanie wtedy zobaczyć jakby twoją bazę, ile potrzebujesz, żeby zdać. Szczególnie na przykład właśnie u nas na WUM-ie, jak masz te punkty, które zbierasz potem, żeby napisać egzamin i na przykład zwalisz pierwszy miesiąc, zwalisz osteologię, która jest łatwym działem, później będziesz po prostu tego żałował. Kolejną sprawą jest angielski. Angielski mój na pierwszym roku był super. To było jedno z moich ulubionych zajęć. Jako pan, który prowadził nasze zajęcia, jest super zorganizowany i robił do nas quizlety ze słówek i tak dalej, więc jakby bardzo doceniałam te zajęcia. A teraz to, co chciałam dodać od siebie, to to, żebyś oglądał sobie seriale typu Grey's Anatomy, typu, nie wiem, Dr. House, cokolwiek takiego medycznego po angielsku. To jest jakby przyjemne, możesz sobie oglądać to w pociągu, w autobusie, jak idziesz gdzieś. Podłapiesz może trochę wymowę słówek i nie wiem, jakoś tak wejdziesz w taki tryb myślenia trochę po angielsku. Kolejna moja rada to to, żebyś zawsze stawiał na pierwszym miejscu swoje zdrowie psychiczne i jak zobaczysz, że po prostu sobie nie radzisz, te studia jakby za dużo od ciebie wymagają, jakby przytłaczają cię pod każdym kątem i jest ci źle, jest ci bardzo źle, to odpuść, jakby zawsze możesz wziąć dziekankę. Jest dużo opcji, a to, żebyś się dobrze czuł, zdecydowanie jest ważniejsze niż to, że no dobrze, no wiecie, żebyś się czuł zdrowo, to jest ważniejsze niż niż te studia. Taka jest prawda. Moją ostatnią radą jest to, żebyście robili bazy pytań. Zbierzcie możliwie jak największą ilość baz, jakie warto przerobić. Spytajcie się kogoś z drugiego roku. Jak jesteś z WUM-u, możesz do mnie napisać. Doradzę, mam jeszcze te pliki na laptopie, mogę wysłać. Tak na przykład wyglądał mój katalog z bazami SISTO i tutaj sobie zapisałam krótkie bazy, długie bazy i taki jeden ogólny plik ze wszystkimi pytaniami, jakie kiedykolwiek znaleziono. No i to wszystko możecie znaleźć na jakichś dyskach swojego roku, więc warto jest poszukać i zrobić sobie taki katalog u siebie na laptopie, na telefonie czy gdziekolwiek. I później macie mega łatwy dostęp do wszystkich tych plików. Jakby róbcie te bazy, mogą być to bazy krótkie, mogą być to bazy długie. Na przykład u nas, nie wiem, kolegium bazunium, coś takiego, nie wiem, jak już tak się nazywały te bazy i one były dość krótkie, miały po 30 stron, a zrobienie ich dużo dawało, bo były takie, jakby taki zbiór najważniejszych zadań z tego działu, jakie się pojawiały na kolokwiach, więc warto według mnie bardzo robić bazy, szczególnie zobaczysz to przed egzaminami, jak się okazuje, koniec końców, jakby część pytań, jakby to nie jest duża część, może się żadne nie powtórzyć, ale zobaczysz chociaż typ pytań, jakie się pojawiają na kolokwiach i na egzaminach, to dużo, dużo daje naprawdę. Nie chodzi o to, że na przykład ściągasz się dzięki temu możesz nie uczyć, bo to tak nie wygląda, ale bo zobaczysz, jaki typ może być pytania w ogóle. Na przykład z głowy i szyi na WUM-ie ja przeczytałam, jak przeczytałam z kabiny i miałam wrażenie, że rozumiem, zrobiłam, jakby robiąc pierwsze 10 zadań, jakie były w bazie, powiedziałam, że w ogóle co, jakby ja nic z tego nie rozumiem. Nic, absolutnie miałam wrażenie, że nic z tego nie było. Okazało się, że wszystko było, tylko że to jest jakby typ ułożenia pytań jest ciężki. Kolejny plik, który warto mieć, który ja zrobiłam, znaczy no nie ja, bo akurat moja koleżanka, ja trochę rzeczy poprawiłam przed egzaminem na WUM-ie z anatomii, który uważam, że jakby zrobienie takiego pliku, opracowanie sobie tych bazówek, to jest ogromny element tego, żeby zdać egzamin na końcu. My zrobiłyśmy coś takiego, że podzieliłyśmy wszystkie bazówki, jakie są na WUM-ie, które obowiązują, podzieliliśmy sobie na działy
i takie bardziej właśnie tętnice, żyły, co jakby musisz umieć. I ja na przykład przed egzaminem nauczyłam się, ile to jest stron? No nie, jakby 6,5 strony to nie jest dużo i nauczyłam się po prostu wszystkich tych rzeczy do wymienienia z głowy od początku do końca wszystkich tych nazw. No i jak się nauczyłam tego wszystkiego, to zdecydowanie łatwiej później na egzaminie ci jest dopasować bazówkę, którą masz w głowie, do tego co widzisz. Jakby fajnie jest stosować tą metodę też na kolokwium, czyli po prostu nauczyć się bazówek na pamięć, wszystkich dokładnie wymienić. I w momencie, jak macie bazówki na kolokwium, to podchodzić do stanowiska i nie myśleć, co to jest, tylko myśleć, które rzeczy z tych, które mam w głowie, pasują do tego, co widzę teraz. Mi to bardzo pomogło. Dobra, teraz pogadamy o konkretnych działach z anatomii. Z osteologii to, co polecam, to oglądać atlasy, obrazki z Bochenka. Anatomy Standard to jest spoko stronka, na których macie opisane te kości w przyjazny sposób. I tak, z osteologii możecie czytać z kabiny, to wystarczy. Ale fajnie jest na przykład zacząć czytać Bochenka, bo przystosujecie się do tego, ile on ma stron i ile czasu musicie poświęcić, żeby przeczytać go w ogóle. Na Boomie baza z osteologii ma jakieś 90 stron, jest w niej tona błędów, ale i tak warto przerobić. Na przykład możecie, jak macie jakiegoś znajomego z fizjoterapii, polecam się podpytać o jakieś ruchy stawek, bo z tego jest dużo błędów w tej bazie. Kolejnym działem u nas był OUM, czyli mózgi i tak dalej. Dla mnie to był chyba najprzyjemniejszy dział ze wszystkich. Oglądaj atlasy, najlepiej fotograficzne i przeczytaj skrypt z Dobaczewskiej. Możesz oglądać Bochenka, podobno jakby dobrze się czyta. Ja akurat wtedy trochę mało robiłam z tego UN-u, ale jednocześnie zdałam to kolokwium bardzo dobrze, więc szpilki też dużo dają. Ważne, żebyś zrozumiał drogi, ważne, żebyś pooglądał ładne obrazki w Bochenku, bo to już dużo ci da. Dobra, teraz GIS. Czyli głowa i szyja, to jest bardzo trudny według mnie dział, bardzo ważny pod względem egzaminu. U mnie na egzaminie było większość GIS-u i kończyn. Na przykład wtedy, jak miałam GIS na zajęciach, nie zrobiłam go prawie w ogóle, bo się nie wyrobiłam, wtedy trafiło się kolokwium z histologii, potem strasznie tego żałowałam, bo nie ma kiedy nadrobić. Jak czegoś nie zrobisz, to później tego nagrodę podobnie nie nadrobisz. Szpilki z GIS-u też są trudne, więc też postaraj się obejrzeć ich jak najwięcej, obejrzeć na dyskach, zdjęcia. No i teraz tak, klatka piersiowa. Miły dział, łatwy. Nie ma zbyt dużo teorii, nie ma zbyt dużo trudnych rzeczy. Po prostu masz, nie wiem, serducho i tak dalej. Takie rzeczy bardzo przyjemne. Potem jest jama brzuszna, też jest dość łatwym działem. I polecam zrobić jamę brzuszną do Bochenka. Nie ma tam dużo. Przeczytasz raz, zdasz kolokwium. Super. Są kończyny, czyli ostatni dział. U nas był to ważny dział pod tym względem, że był ostatnim działem i kolokwium z kończyn było w bardzo podobnym terminie co rozbójnik. Rozbójnik to jest taki egzamin przed egzaminem, jak nie masz wystarczającej ilości punktów z kolokwiów i na WUM-ie rozbójnik jest bardzo stresujący, szczególnie dlatego, że większość osób rozbójnika pisze. Ja akurat go nie pisałam, ale widziałam ludzi, którzy po prostu czekali na rozbójnika i to nie wygląda dobrze, jest to strasznie stresujące. Kończyny są pod tym względem ważne, że będą działem właśnie ostatnim u nas i jak nie zrobisz kończyn, to może się dla ciebie źle skończyć, bo kończyny są tak czy siak na rozbójniku i tak czy siak są na egzaminie. U nas na przykład profesor układający szpilki dał bardzo dużo kończyn, mając z tyłu głowy pewnie fakt, że część ludzi piszących rozbójnika nie przerabiało kończyn, myśląc, że jakby to nie jest tak ważny dział. Histologia. Na WUM-ie histologia nie jest przedmiotem trudnym, według mnie. Jest to przedmiot połączony z embriologią. Tak naprawdę, jeśli przeczytasz Sawickiego raz, najprawdopodobniej zdasz wszystkie kolokwia i wszystkie egzaminy. Szczególnie, że baza pytań z histologii istnieje ten skrypt, histologia bez spójników. Część ludzi czytała tylko skrypt. Ja na przykład nie mam iPada, więc nie miałam jak podkreślać rzeczy w tym skrypcie, więc nigdy się nie zdecydowałam na czytanie go na co dzień, bo po prostu to jest jakby skrypt, w którym są same, jakby nie ma obrazków i nic, więc jakby ciężko się z tego nauczyć.
plus jakoś się wyrabiałam w miarę z Sawickim i szło mi to całkiem przyjemnie, więc polecam czytać Sawickiego w sumie. I naklejać karteczki, naklejać, podkreślać, robić sobie może fiszki, ja fiszek nie robię, bo nie lubię, ale możesz naklejać po prostu karteczki, dopisywać. No i tutaj jeszcze jedną rzeczą jest to, że zależy to od uczelni, jak bardzo dobrze musisz znać mikroskop, to znaczy jak bardzo musisz rozpisywać na temat danego preparatu. Zdanie praktycznego egzaminu z histologii jest bardzo łatwe i nie wiem, czy w ogóle byli ludzie, którzy blali. W kwestii histologii istnieje jeszcze taki plik na przykład, który uważam, że mega warto przerobić przed kolokwium praktycznym. Po prostu macie napisane jakby co to jest, co widzisz i co jakby warto znaleźć, żeby rozpoznać ten preparat. Dobra, z góry przepraszam, jak zarzuciłam cię dużą ilością informacji, pewnie częścią z tych absolutnie niepotrzebną, ale to było na tyle. Życzę ci powodzenia, jak masz jakieś pytania, napisz, mam nadzieję, że pomogę. I wytrwałości. Wytrwałości, jak większość wykładowców i profesorów mówi, że jak wytrwasz pierwszy rok, to bardzo ciężko będzie cię pewnie wyrzucić. To jest duży plus, przynajmniej dla mnie był. Więc powodzenia i życzę ci dobrego dnia.